Dziś w programie. Wielka Brytania ma trzeciego premiera w tym roku. Silną stroną Rishi Sunaka jest to, że jego wybór może uspokoić rynki finansowe. 80 lat istnienia Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego za granicą. To jest fundament współpracy szkół, które przekazują polskość kolejnym pokoleniom. Festiwal Chopina w Londynie. Co kryje wzgórze Orła Białego w Londynie? Na szczególną uwagę zasługują tam groby uczestników powstania listopadowego zmuszonych do opuszczenia Polski po jego upadku. I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Rezygnacja z misji rządzenia krajem ogłoszona przez Liz Truss w ubiegły czwartek wywołała na Wyspach prawdziwą polityczną burzę i pogłębiła kryzys wizerunkowy Torysów, którzy do Partii Pracy tracą w sondażach już ponad 30%. Swego rozczarowania byłą premier nie kryją też mieszkający nad Tamizą Polacy. Pierwszy raz w moim życiu, a trochę lat przeżyłem, to premier tylko przetrwała 44 dni. To jest niebywałe i to jest wszystko na skutek wewnętrznych przepychanek w partii konserwatystów. Sami sobie strzelili w nogę. Dlatego posłowie konserwatywni, wybierając nowego premiera, musieli działać szybko, aby spełnić oczekiwania wyborców oraz utrzymać jedność partii i uwzględnić reakcję sektora finansowego. Pomimo, że przez pewien czas za czarnego konia wyścigu do Downing Street uchodził Boris Johnson, to ostatecznie zwyciężył jednak były kanclerz rządu Johnsona, odpowiadający w nim za budżet państwa, Rishi Sunak. Partia Konserwatywna przez długi czas była partią, która budowała swoją reputację na tym, że jest partią kompetentną w prowadzeniu gospodarki. Ostatnie kilka tygodni rządów Liz Truss pokazało, że tak niekoniecznie musi być i Partia Konserwatywna będzie musiała bardzo mocno pracować na to, aby tą reputację odzyskać. Silną stroną Rishi Sunaka jest to, że jego wybór może uspokoić rynki finansowe. Rishi Sunak, który wczoraj odebrał nominację na premiera rządu jego królewskiej mości z rąk króla Karola III, jest najmłodszym premierem Zjednoczonego Królestwa od czasów wojen napoleońskich oraz pierwszym w historii Brytyjczykiem hinduskiego pochodzenia, który sprawuje ten urząd. Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego za granicą zostało założone w 1941 roku w Perth w Szkocji przez ówczesnego ministra oświaty generała Józefa Hallera. Tworzyli je nauczyciele, żołnierze posiadający doświadczenie w pracy pedagogicznej i społecznej zdobyte w Polsce przed wybuchem II wojny światowej. W miniony weekend w Londynie uroczyście świętowano przełożony na skutek pandemii o rok jubileusz. W dzisiejszym dniu uczciliśmy 80. rocznicę powstania Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego i tym wydarzeniem chcieliśmy pokazać, że Zrzeszenie działa z sercem dla nauczycieli, dla wolontariuszy i dla całego świata edukacji polonijnej w Polsce. Jest to najstarsza organizacja oświatowa w Wielkiej Brytanii i jedna z najstarszych na świecie. To jest tak naprawdę fundament współpracy szkół polonijnych, polskich, sobotnich, różnych typów, które przekazują polskość kolejnym pokoleniom. To, co ważne i co trzeba podkreślić, to to, że to jest kontynuacja II Rzeczypospolitej, tych instytucji, które istniały za granicą, mimo tego, że państwo polskie było zniewolone. Nie było łatwo. Dzisiaj to jest co innego, ale my z uporem dla ojczyzny doszliśmy do naszego celu. Szkoły zaczęły powoli powstawać. Nauczyciele, tak jak pani Irena Maria, czy Maria Irena Grocholewska, kilkadziesiąt lat, ileś dekad, robi to samo. Walczy o Polskę, walczy o język polski, walczy o tożsamość dzieci, które tutaj mieszkają. Z
domu to jest limitowany język polski, mi się wydaje. Na pewno trzeba pchać dzieci do polskich szkół, szkolić ten język polski, zdawać GCSE, zdawać maturę. I to jest coś, co naprawdę mi dało dobre oceny. Oczywiście pomagałem w studiach, otwierałem dużo drzwi. Trud, jaki ponoszą polonijni nauczyciele, został doceniony nie tylko przez uczniów, ale również przez panią prezydentową Agatę Kornhauser-Dudę, która listownie przekazała uczestnikom swoje gratulacje, oraz ministra Jana Dziedziczaka i ministra edukacji i nauki. W związku z jubileuszem 80. rocznicą powołania Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego za granicą zostały wręczone medale Komisji Edukacji Narodowej przyznane przez profesora Przemysława Czarka, ministra edukacji i nauki, i zostały wręczone przez pana konsula Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie. Czy utwory Chopina można zagrać na gitarze lub zaśpiewać? Okazuje się, że tak. Dzięki dwudniowemu festiwalowi Chopina, który odbył się w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym, londyńska publiczność miała wyjątkową okazję, aby podziwiać utwory naszego genialnego kompozytora w niecodziennym wykonaniu. Chopin zupełnie inaczej. Muszę powiedzieć, że jestem w pełnych emocjach i tak jak wszyscy dzisiejsi słuchacze, jestem po prostu zachwycona tym koncertem, wykonaniem, prowadzeniem, artystami, ale również atmosferą, z jaką mieliśmy do czynienia. To coś niesamowitego. Chopin jest dla Anglików bardzo znany, bardzo go lubią, ale on nie jest aż taki popularny, jak jest na przykład w Korei, w Japonii, w Chinach. Tutaj jeszcze jest duży przestrzeń, żeby jego rozreklamować. Każda pieśń, którą śpiewałem dzisiaj, była o zupełnie innym charakterze, od wesołych po miłe, liryczne, patriotyczne. No jedna była taka bardzo, bardzo trudna w sensie emocjonalnym, o śmierci. Ja śpiewałem je, kiedy byłem na studiach. Po wielu latach mają o wiele większe znaczenie dla mnie teraz niż kiedyś. Chopin jest naszą taką marką i za każdym razem, kiedy mówię, że jestem z Polski, to jestem dumna, bo wszyscy znamy Chopina na całym świecie. W Hongkongu, z którego pochodzę, Chopin jest bardzo popularny. Odkrywamy go nie tylko przez zachwycające koncerty fortepianowe, ale również przez pieśni, które komponował. Dziękuję za cudowną interpretację utworów na gitarze. Thank you so much. Bardzo się cieszę, że publiczność owacyjnie te moje aranżacje Chopina odbiera. Naprawdę wsadziłem w nie dużo serca i dużo czasu i nie robiłem ich po to, żeby poprawiać Chopina. Nie śmiałbym tego zrobić. Chciałem po prostu Chopina zaprezentować nowej grupie słuchaczy. Chodzi mi oczywiście o gitarzystów akustycznych, ponieważ ten repertuar chopinowski na ich instrument nie istnieje. Chopin jest absolutnie jazzowym materiałem, bo sam pięknie improwizował, genialne harmonie, świetne melodie. Tu nie może nic się nie udać. Oprócz koncertów w trakcie festiwalu widzowie mogli obejrzeć także film Chopin – Pragnienie miłości oraz wystawę poświęconą twórczości genialnego kompozytora. Z kart historii brytyjskiej Polonii. 15 lat temu, 26 października 2007 roku, w wieku 91 lat, w Londynie zmarł Jerzy Pietrkiewicz, pisarz, poeta i historyk literatury. Przed wojną związany z grupą warszawskich pisarzy pochodzących ze środowisk wiejskich, tzw. autentystów. Publikował w pismach Kuźnia Młodych, Okolica Poetów, Prosto z Mostu.
Po niemieckiej agresji na Polskę trafił do Wielkiej Brytanii, gdzie uzyskał doktorat z anglistyki na londyńskim King's College. Był profesorem i kierownikiem Departamentu Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie Londyńskim, na którym wykładał literaturę polską. Za jego najważniejsze dzieło naukowe uważa się pracę pod tytułem Literatura polska w perspektywie europejskiej. Przyjaźnił się z Janem Pawłem II, księdzem Janem Twardowskim i Andrzejem Panufnikiem. Po śmierci urny z jego prochami złożono w Polsce, w grobie rodzinnym w Szpitalu Górnym oraz miejscowości Skępe. W Wielkiej Brytanii tradycja odwiedzania grobów w Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki nie jest znana, a 1 listopada jest zwykłym dniem pracy. Jeśli Brytyjczycy odwiedzają miejsca wiecznego spoczynku swoich bliskich, to dzieje się to zwykle w rocznicę ich śmierci lub urodzin. Z tego powodu dla Polonii brytyjskiej mieszkającej z dala od rodzinnych stron 1 listopada wypełniony jest tęsknotą. Rodacy często w tych dniach odwiedzają brytyjskie nekropolie, by przynajmniej tam zapalić symboliczną świeczkę na polskich mogiłach. Jednym z takich cmentarzy jest położony w północnym Londynie przepiękny wiktoriański Highgate Cemetery. Znajdują się tu groby tak znanych postaci jak impresario i artysta rockowy Malcolm McLaren, piosenkarz George Michael czy jeden z najsławniejszych naukowców historii Michael Faraday. Leżą tu również osoby ze skrajnie odmienną przeszłością i poglądami, jak choćby twórca ideologii komunistycznej Karol Marx, czy walczący przez całe życie z komunizmem rosyjski pisarz, dysydent i więzień polityczny Władimir Bukowski, oraz zmarły wskutek otrucia polonem przez rosyjskie służby Aleksander Litwinienko. Z polskiej perspektywy najistotniejszą częścią cmentarza jest wzgórze Orła Białego, White Eagle Hill, gdzie odnajdziemy wydobywającą się spod płyty grobowej rzeźbę orła. Na szczególną uwagę zasługują tam groby uczestników powstania listopadowego zmuszonych do opuszczenia Polski po jego upadku. Spoczywa tu m.in. Stanisław Hrabia-Worcel, urodzony na Wołyniu działacz i publicysta, uczestnik powstania listopadowego, po którym udał się na emigrację do Francji, by ostatecznie znaleźć się w Wielkiej Brytanii. W polskiej kwaterze jest też grób Feliksa Nowosielskiego, jednego z inicjatorów powstania, polityka, pisarza, działacza emigracyjnego odznaczonego Złotym Krzyżem Virtuti Militari. Z grona leżących tu powstańców listopadowych należy również wspomnieć pierwszego Polaka pochowanego na tym cmentarzu, Wojciecha Alberta Darasza. W Highgate pochowany jest wybitny malarz, rysownik, korespondent wiadomości literackich, ilustrator książek, m.in. autorstwa George'a Bernarda Shaw, podróżnik, projektant, akredytowany malarz podczas koronacji królowej Elżbiety II, wreszcie honorowy członek Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Londynie, Felix Topolski. Ma tu również swój grób urodzony w Łodzi naukowiec i pisarz Jacob Bronowski, twórca m.in. przełomowego serialu popularno-naukowego Powstanie Człowieka, wyświetlanego w Polsce i 27 innych krajach w latach 80., na podstawie którego powstała bestsellerowa książka. Pamięć o przodkach jest jednym z fundamentów naszej tożsamości. Dlatego gdziekolwiek znajdujemy się na świecie, zapalmy świeczkę na grobach naszych przodków, zarówno tych wielkich i wybitnych, jak i tych przez historię zapomnianych.
wszystkich Polaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich gorąco zapraszamy do udziału w castingu do kolejnej edycji teleturnieju TVP Polonia Polacy to wiedzą, którego gospodarzem jest Robert Elgendi. To już będzie trzecia edycja teleturnieju Polacy to wiedzą w TVP Polonia, w którym Polska jest odpowiedzią na wszystkie pytania. Jeżeli chcesz wziąć udział w naszym programie, zgłaś się na casting, a szczegóły znajdziesz na stronie impresariat.tvp.pl.